Rekord zakażeń w Polsce. Wiceminister ujawnił dane Waldemar Kraska: Dzisiaj mamy powyżej 50 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Piąta fala nabiera rozpędu. Mamy dziś powyżej 50 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, powiedział w rozmowie z interią.pl wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To rekordowy wynik. A w najbliższych dniach będą kolejne zwyżki zakażeń, co widzimy w liczbie zleceń na badania PCR-SPOS, ale także w liczbie wykonywanych testów, dodał. Jak przekazał Kraska, rekordowa jest też liczba wykonanych testów. Minionej doby wykonano ich 170 tysięcy, powiedział interim.pl. Udział wariantu Omicron w nowych zakażeniach to dzisiaj 40%. To się bardzo dynamicznie zmienia i ta liczba bardzo szybko rośnie, poinformował wiceminister Kraska. Dotychczasową rekordową liczbę zakażeń odnotowano w sobotę 22 stycznia, kiedy potwierdzono 40 876 nowych przypadków. We wtorek 25 stycznia notowano 36 995 kolejnych przypadków SARS cov 2 przy 141 880 testach i 252 zgony pacjentów z COVID-19. Tydzień wcześniej, 19 stycznia, informowano o 30 586 nowych zakażeniach i śmierci 375 osób. Wówczas wykonano ponad 122,3 tysięcy. Testów na obecność SARS-CoV-2. Spotkanie premiera Morawieckiego z opozycją we wtorek w kancelarii i premiera odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z opozycyjnymi ugrupowaniami w sprawie dalszej walki z pandemią. Projekt poselski, który firmuje poseł Hoc, nadal będzie procedowany, powiedział po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Muller dodał, że projekt mający uzupełniać rozwiązania Lex Hoc, zostanie przygotowany na podstawie postulatów opozycji i pomysłów, które pojawiły się w rządzie. Projekt przedstawiony przez wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia Czesława Hocapis zakłada między innymi, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji. Propozycja trafiła do Sejmu w grudniu. Chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania oraz przeanalizować wszystkie postulaty opozycji, które się pojawiły dzisiaj, powiedział rzecznik. Liczymy, że jutro lub pojutrze ten projekt mógłby być przedstawiony, dodał Muller. Zaznaczył, że propozycje zgłaszane na spotkaniu były w wielu sprawach bardzo różne. Z jednej strony konfederacja, która chce całkowitego odrzucenia tego projektu, z drugiej lewica, która by chciała wprowadzenia przymusu szczepień w Polsce, mówił. Według amerykańskiego uniwersytetu Johna Hopkinsa zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono dotychczas ponad 356,3 milionów ludzi na świecie, a ponad 5,6 milionów zainfekowanych zmarło. Wykonano ponad 9,8 miliardów szczepień przeciwko COVID-19, rozmawiały Justyna Kaczmarczyk, Jolanta Kamińska.